odcinku, w którym dzisiaj zaprezentuję Wam naszą kreatywną książeczkę Szyfrowanki bystrej sowy. Książeczka nasza jest w formie zbindowanej i dodatkowo już z naklejonym rzepem. Druga książeczka to karty do nakładania obrazków, w której mamy wszystkie elementy potrzebne do wykonywania zadań. Jak widzicie, również są wykonane w formie zarzepowanej. Teraz pokażę Wam, na czym polegają ćwiczenia. Książeczka nasza ma na celu rozwijanie percepcji wzrokowej, logicznego myślenia, koncentracji uwagi, poznawania liter i umiejętności matematycznych. Pierwsze zadanie dotyczy zwierzątek i szyfrowania. Na podstawie legendy będziemy szukać takich samych liter i będziemy wykorzystywać do tego przedstawione karty w segregatorze. Jak widzicie, jest ich bardzo dużo. Do tego mamy zestaw kolorowych obrazków i wszystkich liter. Na podstawie pierwszej strony wybieramy sobie jakąś kartę aktywności, a następnie patrzymy dany kolor, który jest oznaczony daną literą. Szukamy karty z literami. Jak widzicie, mam je posegregowane alfabetycznie, tak aby było łatwiej je znaleźć, aczkolwiek możecie sobie to wymieszać. Szukamy literki R, A, K. Jaki nam powstał wyraz? Ryak, rak. Świetne ćwiczenie też na analizę i syntezę głoskową i poznawanie i utrwalanie liter. Bierzemy następną kartę aktywności. Weźmy sobie z drugiej strony. I zobaczymy, jaki powstał nam wyraz tutaj. Sy, o, wy, a. Sy, o, so, wy, a. Wa, sowa. Więc możemy też uczyć się właśnie na podstawie różnych ćwiczeń związanych z metodą sylabową. I ostatnie miejsce, które zostało nam na kartę, weźmiemy sobie na przykład stąd i szukamy danych liter. Sy, ły, o, ni, słoń. I szukamy obrazka słoń. Te karty, które mamy wykorzystane, dzięki temu, że mamy już tutaj naklejone rzepy, możemy odczepić i zaczepić ponownie do naszych kart, dzięki czemu będziemy wiedzieć, że te ćwiczenia już wykonaliśmy. I możemy zaczepiać pozostałe karty, które tutaj widzicie. Starczy wszystkich liter na pewno i obrazków do pozostałych kart. Zadanie numer 2. To zadanie z taką kartą aktywności, na której będziemy wykonywać różne też ćwiczenia. Na początku w wersji takiej łatwiejszej możemy zaproponować dziecku, aby ułożyło z tych wyciętych kwadracików wzorek domek. Czyli szukamy sobie takich samych kolorów i układamy na naszym wzorze. Poznajemy też kolory, utrwalamy przestrzeń i kierunkowość. W trudniejszej wersji natomiast będziemy wykorzystywać naszą kartę, o której Wam wspomniałam na początku. To jest ta karta. Jest ona zaczepiona na boczny rzep, tak aby ją móc zmieniać. I teraz na podstawie tego wzoru będziemy korzystać z przygotowanych kwadracików, które również mają już rzep. I dziecko musi się wykazać też nauką liczenia i umiejętnością przestrzeni. Zaczynamy nasz budować domek. To jest trzeci od lewej strony kwadracik karty. W środku mamy
kwadracik. Oczywiście możemy w trakcie porównywać, liczyć, których kwadracików w jakim kolorze jest więcej, których jest mniej. Wymaga to ćwiczenie na pewno koncentracji uwagi, dzięki czemu też możemy tą koncentrację uwagi ćwiczyć. Powstaje nasz daszek i powstał nam taki sam domek. Dziecko na pewno będzie miało satysfakcję z budowania takiego samego wzoru. Jak widzicie, wszystkie te elementy mam posegregowane kolorami. Wy możecie zrobić tak samo albo wymieszać wszystko tak, aby dziecko mogło też poszukać tych elementów. Ja je odczepię i zaczepię, ponieważ chciałabym Wam pokazać pozostałe wzory. Bardzo wygodna forma i możemy łatwo odklejać i naklejać z powrotem elementy. Zdejmujemy naszą kartę aktywności, zaczepiamy ją teraz u góry, na bocznych rzepach i mamy wzór pieska. I tak samo zasada łatwiejsza, czyli z przygotowanych, wyciętych kwadracików bez rzepy nakładamy na nasz wzór, albo w przypadku, kiedy chcemy wykorzystać tą trudniejszą wersję, robimy to na karcie aktywności, budując tak samo jak w poprzednim zadaniu. Zadanie czwarte tak samo wykonujemy jak poprzednie, też nakładamy naszą kartę i mamy też, jak widzicie, taką specjalną żółtą kartę kreatywności, gdzie tworzymy własny obrazek według własnych upodobań, czy też sugestii terapeuty, na przykład zrób kwadracik, czy na przykład stwórz prostokącik, domek, tak jak dziecko też potrafi. Zadanie kolejne to huśtawka emocji, szyfrowanie. Na podstawie tych kolorów, które tutaj widzicie, mamy emotikony, które przedstawiają różne emocje. I będziemy sugerować się w łatwiejszej wersji tymi kolorami. Zaczynamy od koloru niebieskiego, jest to minka zła. Zielona, która się broni. Tutaj minkę mamy zakochaną. Żółtą, płaczącą. Pomarańczową, taką zawstydzoną. Różową, która klaszcze, się cieszy. I czerwona, która jest szczęśliwa. Tak samo układamy w pozostałych polach, aż do samego końca, ćwicząc też koncentrację uwagi i logiczne myślenie. Zdejmiemy sobie teraz te buźki. Możecie je posegregować też tematycznie, bądź je rozrzucić, tak jak zrobiłam to teraz. Teraz pokażę Wam wersję drugą, czyli tą trudniejszą w książce. Mamy do tego specjalny zestaw takich dwóch kart i teraz na podstawie nich będziemy sugerować się tym wzorem. Możemy je sobie położyć tutaj albo na boku. I teraz patrzymy, jaki kolor jest w pierwszym okienku, więc ćwiczymy też przestrzeń i kierunkowość. I mamy minkę smutną. Mamy minkę płaczącą. Mamy minkę szczęśliwą. Mamy minkę, która się boi. Mamy minkę, która jest szczęśliwa. I mamy minkę, która jest zakochana. I tak robimy pozostałe karty. Na pewno fajne ćwiczenie, które spodoba się dzieciom. Przechodzimy teraz do kolejnego zadania. Zadanie ósme.
to zadanie dotyczące ćwiczeń umiejętności matematycznych w zakresie dodawania, odejmowania i porównywania do 10. Mamy przedstawioną legendę na każdej karcie i do tego cały zestaw, który tutaj widzicie, kart aktywności. Mamy je oznaczone jako karty dodawania, karty odejmowania, czyli do tej pozycji, i karty porównywania, czyli tej ostatniej. Znaki matematyczne mamy również posegregowane na dodawanie, odejmowanie, znak równości, porównywania i cyfry, które będą nam przydatne do tych trzech zadań, o których Wam tutaj wspomniałam. Wróćmy teraz do naszych kart dotyczących dodawania. Weźmy sobie przykładową kartę, nakładamy na nasz pasek i teraz będziemy najpierw nakładać znaki. Dodać, równać na podstawie legendy i teraz będziemy liczyć. 3 dodać 1 równa się 4. Możemy nałożyć najpierw jedną kartę i stopniowo, bądź też wykorzystać wszystkie pola, które mamy dostępne i ułożyć od razu 3, tak aby też nie przekładać wszystkiego. Teraz mamy rogalik 2 dodać 0 równa się 2. 5 dodać 3 równa się 8. Te wszystkie cyfry, które wykorzystacie na podstawie tych kart, których jest aż 10 w zakresie dodawania, następnie będziemy wszystkie elementy odczepiać, tak aby móc swobodnie korzystać z pozostałych ćwiczeń. Wszystkie karty zaczepiamy do naszego segregatora i znaki matematyczne również. Mamy jeszcze tutaj znak równości dodawania i zostały nam cyfry. Teraz zadania dotyczące odejmowania od 10 do 0. Teraz mamy do tego karty w rejonie zadania 9. Wybieramy sobie od razu 3 karty. Przechodzimy do znaków matematycznych. Jak widzicie, kolor niebieski oznacza znak odjąć, więc już możemy sobie te znaki tu zaczepić. Natomiast czerwony również. Teraz patrzymy na nasz drzem. Oznacza cyfrę 5. Odjąć 1 równa się 4. Ser 10 odjąć 4 równa się 6. 10 odjąć 1 równa się 9. Jest taka sama zasada, w której odczepiamy nasze karty, zaczepiamy ponownie na puste miejsca, oczywiście możemy je wymieszać i wykorzystujemy inne karty, które mamy w zestawie. Nasze elementy z powrotem wracają na miejsce. Myślę, że nawet dziecko będzie miało frajdę z tego, jak będzie mogło zaczepić te elementy z powrotem na karty. Jest to taka uatrakcyjniona forma zabawy. Przejdźmy do ostatniego zadania, czyli 10. Zadanie dotyczące porównywania. Możemy je wykorzystać na takich dwóch formach zabaw. Weźmy sobie najpierw te nasze karty aktywności i wykorzystajmy do tego na początek same cyfry. Czyli bierzemy sobie na przykład 10, 4 i musimy określić, która jest cyfra większa, która mniejsza. Bierzemy znak, 10 jest większe. Weźmy sobie
6 i 3. Która jest większa? 6. Weźmy sobie 5 i 1. Która jest większa? 5, więc musimy ten znak odwrócić w prawą stronę. Weźmiemy sobie znaki, z powrotem nakleimy i możemy wykorzystać w tym zadaniu również przygotowane obrazki, które tutaj widzicie. I teraz patrzymy na wartość cyfry, jaką ma ser. 3, drzem 1, czyli ser ma większą cyfrę, 3, 1. Bierzemy sobie na przykład mleko Rogal. Mleko ma 4, a rogalik 8, więc rogalik ma większą wartość. I możemy wykorzystać również karty zielone, w których będziemy wykorzystywać znaki większości i mniejszości w kolorze zielonym. Tak wygląda nasz zestaw matematyczny. Jest to bardzo bogata forma różnych ćwiczeń, rozwijających różne procesy poznawcze. I na pewno zestaw przyda się Wam w pracy w przedszkolu, w pracy w szkole indywidualnej, w domu i również dla dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Jeżeli podoba Wam się nasz zestaw, to możecie go zakupić w takiej formie, której tutaj widzieliście, czyli już z naklejonym rzepem. I wtedy otrzymujecie pakiet takiej książeczki, karty aktywności wraz z takim wzornikiem oraz wycięte elementy i wszystkie karty, które tutaj widzieliście, oraz drugą książeczkę szyfrowanki bezstresowe, karty do nakładania obrazków, czyli to z naklejonym rzepem. Tak to wygląda. Możecie to również zakupić w wersji takiej luźnej, czyli to, co widzicie, wszystko to samo, tylko w wersji wydrukowanej, zalaminowanej, elementy, wszystko jest ładnie wycięte, więc możecie też w takiej formie to zakupić. Albo w wersji standardowej, też w formie książek, czyli to i to, ale bez już naklejonego rzepu, czyli dostaniecie takie puste karty i będziecie mogli sami nakleić ten rzep i wszystkie elementy, tak jak Wam to pokazałam. I jeszcze jedna opcja, którą mamy do zaoferowania, to wersja PDF, która mam nadzieję, że Wam się również spodoba. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pomoceterapeutyczne.com. No i nie zapomnijcie nas odwiedzić na www.pomocepdf.pl. No i do zobaczenia w następnym odcinku.